Dzień dobry. Wtorek, wtoreczek, wtorunio. Witam Was serdecznie w ten słoneczny u mnie poranek. Mam nadzieję, że wszędzie wyjdzie słońce, a jak nie, to ja przesyłam tutaj wszystkie promyki, które się pojawiają z każdej strony. Ach, jak jest ładnie. Energia jest, mam nadzieję, że u Was również. Kochani, dzisiaj zrobimy sobie żelazny poranek, ale on będzie taki łagodny. Dzisiaj będzie taki stretching, rozciąganie całego ciała, ruchy dynamiczne i statyczne, takie, żeby obudzić ciało, żeby pokazać biodra, wy macie być elastyczne, barki, wy musicie odpowiednio działać, nogi, tyle czasu spędzamy na nogach albo na pośladach siedząc, więc też musimy je rozciągnąć. Także szykujcie matę, wskakujemy, a ja się z Wami przywitam. Cześć Ada, deszczowy sącz, o rety, czyli nie wszędzie świeci słońce, to Ada, do Ciebie lecą takie szczególne promienie, żeby ten deszcz przegoniły i żeby było pięknie. Hej, hej Sylwia, cześć mama, cześć Ania, piękny poranek, witam Sylwia, Małgosia, dzień dobry, melduję się na macie, ale jest mi szalenie miło, cześć Monika, ale fajny strój, no musi być taki energetyczny i dynamiczny i dobrze, że został tak właśnie odebrany. Kasiu, dzień dobry, u mnie słoneczko od rana, wreszcie, tak jest, cześć Marcelinko, cześć Ilonko. Nicole, dzień dobry, Marysia, cześć, Agnieszka, Natalia, witam w ten piękny poranek, ach, czyli jest ładnie, jest słonecznie, Danusia, Wiesia, dzień dobry, Ewa, hej, hej Ewa, teraz to wiosna przyjdzie ze zdwojoną siłą, też Ewa zauważa właśnie, żółty kolor ma w sobie moc, co? Monika, dzień dobry, Kasia, dzień dobry, witaj Aniu, witaj słońce, cześć Helenko, kochana, Sylwia, Kasia, Małgosia, Angelika, Joasia, Danusia, ja nie mogę, mamy już w Szczecinie też słonecznie, ekstra, taką ekipę, że nie ma co, idziemy na matę i zaczynamy nasz poranny stretching. Dobra, złączcie dłonie za sobą i zaczynamy od takiego otwierania barków i zamykania. Wydech, otwieramy barki, czyli rotujemy barki na zewnątrz, ale one cały czas zostają oddalone od uszu. W czasie takiej rotacji barków nie robimy takiego wygięcia kręgosłupa. Nie, ściągamy kość krzyżową i tutaj pracujemy tylko odcinkiem piersiowym. Piersiowy uwypuklamy, to znaczy klatkę piersiową uwypuklamy, a odcinek piersiowy robimy wklęsły, żeby pozbawiać się tej nadmiernej kifozy, jeśli się za bardzo garbimy. I to jest ćwiczenie, które też możemy wykonywać w ciągu dnia, właśnie jak siedzimy. Zostańcie teraz w takim właśnie ustawieniu barków, że one są zrotowane, dłonie nas mocno właśnie wyciągają i pomagają nam w tym ruchu. I jeszcze ściągnijmy ogon w dół. O tak. I to jest fajne. No dobra, to teraz rozplatamy dłonie i skoro barki już tak fajnie popracowały, to rotujemy je na zewnątrz i z wdechem przenosimy ramiona do góry i z wydechem opuszczamy. I to samo, wnętrza dłoni na zewnątrz, wdech, ramiona do góry i z wydechem opuszczamy. I jeszcze raz rotujemy. Wdech do góry, teraz splatamy dłonie nad głową, koszyczek dłoni przekręcamy wnętrzami do góry, wyciągamy się w tej pozycji, wyciągamy boki tułowia, znowu krzyż podciągnięty, wyciągnięty kręgosłup. Super, z wdechem wespnij się na palce jak najmocniej, żeby jeszcze mocniej urosnąć. I z wydechem opuszczamy pięty. I teraz pochylamy się z wdechem w jedną stronę, cały czas wyciągając ramiona, cały czas mając proste ręce i z kolejnym wydechem druga strona. I jeszcze raz. I za każdym razem, jak schodzimy w dół, to staramy się jeszcze mocniej wyciągnąć bok tułowia. Spojrzyj teraz nad ramieniem na sufit. Fajnie otwieramy ciało. I wydech. Druga strona. Z wdechem wracamy do góry, staj na szerokość bioder i teraz z wydechem będziemy robić skłon i ramiona pracują i góra, wdech i wydech. I tak szukamy jak najwięcej przestrzeni, właśnie żeby pracowało całe ciało, ostatni raz ze skłonem.
To może jeszcze raz pokażę bokiem. Hop, wyciągamy biodra i tutaj z zaokrąglonymi plecami wracamy do góry. Teraz ustawiamy skrzyżowane ręce na kolanach. Kolana na szerokość bioder i z wydechem unosimy jedne ramię. To Korcia, to ćwiczenie Ci się spodobało? Chcesz do niego dołączyć? No jasne, dołączaj do nas. Wszystkie tu bardzo czekamy. I drugie ramię, wydech. Tutaj mocno zapieramy się o kolano, ramię do góry i jeszcze hop. Wszystkie te ćwiczenia mają nam sprawiać radość. Jeśli gdzieś pojawia się jakiś dyskomfort i ból, to robimy w mniejszym zakresie ruchów. I jeszcze raz hop. I ręce na kolana. I teraz robimy takie kręgosłupy. Kocie grzbiety i wydech, i wdech, i wydech, i wdech. Opuść dłonie i z wydechem, rolującym ruchem przechodzimy do stania. Na końcu pionizujemy głowę i barki do tyłu. Krążenie. Dwa, jeden i do przodu. Cztery, trzy, dwa. I jeden. No, doskonale, doskonale, kochani. Ustawmy teraz dłonie, zepniemy je na potylicy z tyłu. Z wdechem otworzymy łokcie, jak najszerzej położymy głowę na dłoniach. I z wydechem zaokrąglimy plecy, zbliżymy brodę do mostka i popracujemy nad fajnym uelastycznieniem odcinka szyjnego i właśnie klatki piersiowej. Wdech i wydech. I wdech. I z wydechem teraz tak właśnie trzymając głowę, łokcie blisko siebie, rolujemy się w dół. Schodzimy do skłonu, kolana ugięte. Dużo przestrzeni między kręgosłupem. I z kolejnym wydechem przechodzimy do góry, rolujemy się. Pionizujemy głowę, otwieramy łokcie, układamy głowę na dłoniach. I z wydechem opuszczamy. Super. Podniesiemy teraz ręce na biodra. Prawe kolano. Otworzymy kolano i zamkniemy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I teraz otworzymy, przeniesiemy stopę za siebie, zegniemy nogę postawną i oprzemy stopę za sobą, zrobimy mocny skłon do boku. Właśnie tutaj fajnie rozciągając nasze biodra, nasze uda, nasz bok tułowia. Ach, przyjemność. I wrócimy tym samym sposobem, czyli zginamy nogę, szurniemy nogą i co? Układamy stopę na wewnętrznym udzie i robimy pozycję drzewa, które też pięknie otwiera nasze biodro. Ono nas tutaj zostawia w miejscu tu i teraz, bo my musimy teraz się skoncentrować na tym ruchu. Okej, okay. Pozwólcie biodru się otworzyć. Biodrowi, biodru. I opuszczamy nogę i to samo druga strona, czyli góra, otwórz, zamknij, wydech. Mhm. Cały czas pamiętamy o tym, żeby wyciągać sylwetkę. Żeby boki tułowia były długie. I ostatni raz zostaw otwarte, przenieś stopę do tyłu, balansujemy, odkładamy stopę za sobą i robimy skłon do boku już na wyprostowanych nogach. I jest nam bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Wróć do góry, rozstaw ramiona, będzie łatwiej zachować równowagę. Przenosimy nogę do pozycji drzewa, ona jest już gotowa, żeby oprzeć stopę na wewnętrznym udzie i potrwać w tej pozycji. Tak, jesteśmy mocno zakorzenieni, ale tutaj od góry, od bioder, to my się windujemy, lecimy w kosmos i to lubimy najbardziej. Ok, z wydechem opuszczamy ramiona, opuszczamy nogi i stajemy w szerszym rozkroku. I teraz odwrócimy się w jedną stronę, zegniemy przednie kolano i teraz dostosujemy sobie odległość między stopami, żeby tylna, żeby tylko była praca tylnej nogi i żebyśmy doklejali z wydechem piętę, prostując tę nogę. Chcę, żeby fajnie rozciągnąć achillesy,
łydki i całe nasze tylne nogi. Czyli przednia noga jest z żelaza. Ona się w ogóle nie rusza. Ona jest nieruchoma. Pracuje tylko tylna. I to jest też taki ruch, że my musimy sobie dobrać tę odległość między stopami, żeby właśnie poczuć przy tym dociśnięciu nasze tylne struktury, nasze tylne taśmy. Dobra? I zostań teraz w takim rozciągnięciu. Z wdechem unieś ramiona do góry, żeby jeszcze mocniej się wyciągnąć. I przechodzimy na drugą stronę przez plié. Opuść biodra, rozszerz kolana, złap się za wewnętrzne uda i teraz odepchnij się od jednego uda i od drugiego. Aha, wydech. I szukamy miękkości w naszym ciele, wydech, jeszcze chwila, wydech. I wydech, wyprostuj tułów i wyprostuj nogi i przejdziemy na drugą stronę, czyli zginamy przednią nogę i teraz dostosowujemy właśnie odległość, żeby zbliżać piętę. I wydech. Okej, mam nadzieję, że wszyscy czujecie te przyjemności, które się dzieją w naszym ciele. Jeszcze troszeczkę. Okej. Tutaj nigdzie nam się nie spieszy. Ja chcę, żeby właśnie wyczuć ten ruch. Jest dobrze. Teraz dociśnij piętę, wyciągnij ramiona, zostań w takiej pozycji, żeby jeszcze mocniej się uelastycznić. I z wydechem rozluźniamy. Przechodzimy teraz na dół, na matę i dalej się rozciągamy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Usiądź na kolanach, złącz ze sobą stopy, złącz ze sobą wewnętrzne kostki, oprzyj dłonie za biodrami i będziemy teraz z wydechem unosić biodra, odrywać je od pięt, a z kolejnym kładziemy biodra i odrywamy kolana, tak żeby rozciągnąć stopy. I powtórzymy tak parę razy i tutaj te ruchy też będą każdego troszeczkę inne, no w zależności od naszych dzisiejszych możliwości. Ja wiem, że podniesienie kolan powoduje, że stopy mogą troszeczkę boleć, dlatego tak minimalnie, nawet nie muszą się oderwać, to musi być takie tylko pokazanie ruchu, ale stopy się wtedy wzmacniają, a wiecie, że my lubimy sobie poćwiczyć ze stopami. Dobra, ostatnie dwa powtórzenia. Oderwij biodra, znowu barki zrotowane na zewnątrz, uwypuklona klatka piersiowa i odrywamy kolana. A jeśli jest dużo mocy, możemy spróbować przy oderwanych kolanach oderwać dłonie i ramiona przeń. I teraz też mocno popracować. Okej, to jest dla chętnych ostatni raz. I jeszcze raz unosimy kolana. Jej, mamy to. To teraz zrobimy klęk, taki niepodparty. Wyciągniemy jedną nogę do boku, wyciągniemy ramiona, pochylimy się w stronę nogi wyprostowanej, spojrzymy ponad ramieniem na sufit. Aj, dobrze nam. I podeprzemy się dłonią. Otwórz klatkę piersiową, weź wdech. I z wydechem przenieś ramię pod barki. I powtórzymy tak parę razy. Wdech. I wydech. Tak jak chcielibyśmy całe ramię, cały bark właśnie ręki, która jest unoszona i opuszczana, położyć na macie. Wdech. I wydech. I ostatni raz. Wdech. I wydech. I teraz zostań w pozycji podparcia. Wyciągnij ramię. Unieś nogę, zegnij nogę w kolanie i złap za kostkę, żeby jeszcze przyjemniej, fajnie rozciągnąć przód naszego uda. Aha, czworogłowe, biodra rozciągamy. Takie delikatne wygięcie w kręgosłupie. Można rzec to, można powiedzieć, same przyjemności. Z wdechem wracamy i zmieniamy nogę. Hopa. Druga noga do boku. Wszystko widzimy? Widzimy, a jak? Z wdechem pochylamy się do nogi wyprostowanej, patrzymy ponad ramieniem na sufit. Jest stretch? Czujecie to? Doskonale. To teraz opieramy dłoń w linii z
kolanem, wdech, ramię u góry i z wydechem nurkujemy ramieniem całym i barkiem pod ręką naszą, która nas podpiera. Wydech. Aha, nurkujemy. Zobaczcie, idzie lato, to i będziemy coraz częściej nurkować. Miejmy nadzieję. I wydech. Okej, okay, jeszcze chwila. Uelastyczniamy. I ostatni raz. Wydech. Wyciągnij ramię. Teraz uniesiemy nogę i złapiemy za stopę, zginając kolana. I teraz w zależności od tego, na ile pozwala nam ciało, no to robimy wygięcie w kręgosłupie. Oddalamy od siebie stopę, żeby poczuć przód uda. Dobrze, dobrze, dobrze. Z wydechem wyciągnij nogę, wyciągnij ramię i przejdziemy do siedzenia. Jedna noga zostaje ugięta. Oddalamy od siebie kolano, druga wyprostowana i robimy skłon w stronę wyprostowanej nogi. I tutaj zrobimy taką pracę. Prawa ręka, dół i wydech, góra. Wdech i wydech. I wdech i wydech. I zostań teraz w skłonie, złap za stopę i postaraj się zbliżyć brzuch do uda. Przejdź do siadu, wyprostuj drugą nogę, zostań w takim szerszym siadzie i teraz przejdź dłońmi delikatnie do przodu, tyle ile możemy, skup się na tym, spójrz na swoje stopy, upewnij się, że palce stóp są zwrócone do góry, że tutaj plecy są mocno wyciągnięte, nie ma zaokrągleń, u każdego tak samo, będzie ten siad troszeczkę inny, nogi mogą taki mieć kąt 90 stopni, może mniej, więc tutaj tak jak powiedziałam i napisałam, że ćwiczymy we własnych zakresach. Dobra, zginamy teraz drugą nogę w kolanie, przybliżamy piętę do pachwiny i pochylamy się w stronę nogi wyprostowanej, wyciągamy się, wydłużamy i praca, wdech i wydech, wdech i wydech. Ajajaj. No i po takim rozpoczęciu to wtorek nie ma innej opcji, tylko taką, żeby być pięknym. Prawda, Korcia? Zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Będzie nam pięknie? A jakby inaczej, musi być pięknie. I teraz Kora potwierdza, że będzie pięknie, także już teraz zupełnie nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. I teraz pochylamy się w stronę nogi wyprostowanej, kładziemy brzuch. Co rzadko? Co? I ona się szykuje, żeby iść na spa. Nie mogę za głośno powiedzieć. Korcia, zostajemy z wdechem, prostujemy się. Tym razem zginamy obie nogi. Siadamy, siad, Kora, siad. Dobrze, siadamy, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jesteś bardzo wykształconym psem, umiesz usiąść. Super. I teraz łączymy ze sobą stopy, opuszczamy kolana, trochę widać, tak, tam przez Korę i chwileczkę posiedzimy w takiej pozycji. Kora, siad, siadaj z nami, jak wszyscy siedzimy, to wszyscy. O tak, dobry, mądry pies, dobra, mądra psinka, bardzo dobra, mądra psinka. I wdech, i wydech, i wdech. I wydech, i składamy kolana, łapiemy za zewnętrzne uda, łączymy ze sobą uda i takim zamachem możemy przejść do stania. Już nie musisz siedzieć i powiedzieć, że mamy to! Dzięki, Kora, że nam tak pomogłaś na zakończenie tego naszego żelaznego poranka. No to jaka ja jestem ciekawa, jak Wam poszło dzisiejsze rozciąganie. Helena, to samo mój Puszek tak prosi. No, ja myślę, że ja wiem, bo mi piszecie i wysyłacie, że my mamy po prostu mocno fit zwierzaki. One nie mogą się oprzeć. Jak widzą, że ćwiczymy, to one po prostu muszą się dołączyć. Nie można im tego zabraniać. Wiecie, ruch to zdrowie i niech się ruszają z nami zwierzaki ile można. Okej, kochani, o, była nas dzisiaj duża banda,
bardzo to jest taka najlepsza ekipa, jaką można sobie wyobrazić. Ewa jeszcze widzę, że jest. Jusia, cześć, Olcia, miło Cię widzieć na macie. Jusia, ja tak patrzę, spoglądam i nie mam pewności, czy ja Ciebie też widzę na macie, więc proszę mi tutaj szybciutko napisać, czy razem się widzimy na macie, bo wtedy to jest widok taki najprzyjemniejszy. Dobrze. A Sylwia pisze, niestety ogląda, bo praca, ale później jasne, ja już zapisuję nasz żelazny poranek i zrobimy sobie w odpowiednim czasie, kiedy będzie właśnie jego więcej, a w pracy no to przynajmniej takie dobre nastrojenie, że zobaczyłyście, co nas czeka później po powrocie. A jak widzicie, same przyjemności. Mama pisze, piękna Kora, milutko. Mama, Kora Cię bardzo mocno pozdrawia i przesyła Ci hałki same. Już, a jest tak fajnie, Marcelinka. Aj, rewelacja, można ruszać w ten wtorek. Ze mną ćwiczył kot i pies. No, mówią, mamy fit zwierzaki. Taka nasza żelazna cała ekipa. Dzięki, super energia na początek dnia. I o to chodzi. Super fajnie było, szkoda, że się skończyło. No, niestety, te, jak się takie przyjemności ma, to one zawsze tak szybko mijają. I jakby to zmienić? Nie, no, po prostu trzeba się jakoś chyba częściej spotykać. Tego wiecie, gdzie mnie szukać, wiecie, gdzie czekam na Was zawsze na macie, na kanale YouTube, tam się dużo dzieje. No kolejny żelazny poranek już w piątek, piąteczek, piątunio. Minie to nie wiadomo kiedy, czas leci jak zwariowany, dlatego trzeba robić tak, żeby wykorzystywać każdą chwilę, którą mamy, po prostu. Same przyjemności na dzień dobry, pisze Wiesia. Natalia, ale szybko zleciało, ale było super. Nie, no to dobra, no to musimy pomyśleć nad tym szybko. To zostajemy na macie jeszcze raz, jeszcze dłużej i po prostu ćwiczymy. I wiecie, na grupie Żelazne Dziewczyny mamy żelazne wyzwanie, tam jest wszystko rozpisane. Dzisiaj wtoreczek też są ciekawe propozycje. Także nie krępujcie się, tylko wchodźcie, ćwiczcie, odpalajcie. Żeby cały czas była super energia. Boska Kora, dziękuję. Super rozciąganie. Kochani, bardzo dziękuję za te wszystkie przemiłe komentarze. Moja mama jest kilka centymetrów wyższa, cudownie. No nie wiem, czy tak cudownie, mama, bo jak się spotkamy za jakiś czas i się okaże, że Ciebie nie poznam, bo będę musiała tak na Ciebie patrzeć. Mama? No to nie wiem, ale na szczęście, to jest największe szczęście i do tego nie dojdzie prawdopodobnie, bo ja też się rozciągam, więc rośniemy tak samo. Jesteśmy wszystkie tutaj wyciągnięte i wiecie, niedługo ubrania będą po prostu za nas za krótkie. Jakieś wszystkie spodnie zrobią się takie 7/8 zamiast sięgać do kostki. No, to jest cel, co? To jest cel. To do ilu tak dążymy? Do 180 czy trochę za dużo? Dobra, jak nam będzie dobrze. Ważne, żeby mieć dobre postawy, wyprostowane plecy, dużo przestrzeni, energii i będzie ekstra. Joasia pisze, ostatnio moje córki mówiły, czemu pani Ola zasłania pieska? No właśnie, czemu ja to robię? Ja już nie raz mówiłam, że Kora wkrótce przejmie moje wszystkie obowiązki treningowe i będziemy się rano spotykać, że Kora usiądzie przed kamerką, ja za i sobie też będę ćwiczyła z naszą Korą, bo ona no, po prostu zna się dziewczyna na rzeczy. No co tu więcej mówić? Fajnie. A nie czuję pachwin, bolą, jest cudownie. No pachwiny dzisiaj troszkę popracowało, ale też te właśnie, chodziło mi też o te achillesy, tyły, ud i tutaj barki. Mam nadzieję, że to czujecie, czyli same przyjemności. Czadzik pisze, Ewa, idę jeszcze trochę się wypocić, ale rozgrzeweczka bombastik, fantastik, kręgosłup, dziękuję. Beatka zrobiła wczoraj trening z ketlem i skakanką. Dzisiejszy poranek uratował moje ciało. No, ten trening z ketlem i skakanką to jest taki hardkorek, więc rzeczywiście dzisiaj dobrze, że było coś spokojniejszego. Będzie można się ruszać i zakwasy dadzą żyć. Moniczko, miłego dnia dla nas wszystkich. Po takim poranku pisze Kasia, piękny dzień, dziękuję Olu. A ja dziękuję bardzo za Waszą obecność. To co, teraz lecimy na kawkę? Wypijemy sobie wspólnie i będzie nam bardzo, bardzo przyjemnie i oby cały dzień był taki. My jesteśmy w kontakcie, ja jestem cały czas z Wami, czytam, piszę, motywujemy się, uśmiechamy na okrągło i przesyłamy samą dobrą i pozytywną energię. Życzę Wam udanego wtorku, dbajcie o siebie każdego dnia, ukochiwujcie się z całych sił jak można najmocniej i do zobaczenia na macie. Mua!